witam w kolejnej serii. Dziś będziemy prali nową serię, która się będzie nazywała Cafe TLC. Jest tutaj pionę. I będziemy grać. Myślę, że możemy to zrobić. Albo na nowy. Będę Cupheadem. Jeszcze z nami gra Hubert. Więc słuchajcie. Zaczynamy. Tą kasynkę już każdy widział. Nic się tam nie zmieniło. A ten, kto nie widział, może zobaczyć właśnie serię poprzednią z Cupheada. Nikogo nie obchodzi ten dziadek, co mówi. A to nie jest TLC dalej. Pra. Jeszcze musimy w pierwszej wyspie ten. Przesiennego Ranetgana i Mauzoleum, żeby się dostać do DLC. Ale też będziemy musieli jakieś bronie. Się przydadzą, dlatego idziemy do Ranetgana. No i wszystko jest tutaj. Tylko tutaj idziemy spokojnie oczywiście. I wychodzimy. Dobra, exit. Ale idziemy jak zawsze tą drogą. On tam da nam oczywiście 3 coiny. Może kupimy sobie jakoś. Albo zachowamy sen, żeby coś kupić na DLC. I teraz idziemy tym skrótem. Ale też można to, ale ja wolę tamto przejść. To było trochę ciekawiej. Radengan. Ten drugi. Ten, którego nie lubię. Here goes. Ja już trochę z Hubertem grałem te TLC, ale nie pokonałem każdego bossa. Zostało nam chyba wtedy jeden lub dwa bossy. Wszystkiego. Chyba tylko Muzan został. Ale zobaczycie. Serii. Pierwszy odcinek to tylko będzie, żebyśmy się dostali. Oczywiście robimy stary trik. Tutaj oczywiście dali właśnie na wyspie. Paruje nietoperza. Miałam na imię. Butterfly po angielsku, wiecie. Zajmij łatwiej zapamiętać po angielsku niż po polsku, jak się coś mówi. Ja jeszcze nie mam o tym. Właśnie ten na samym dole ma zbiar sobie. Trochę głupie. Musimy zaraz wyżej. Oczy na górę. Idziemy oczywiście pokojna. O, fakt, zwróciłem mapę. Ale... O, shit. Zwróciłem 2 HP na parkurze, ale... Nic się nie stało. Uber, podejdź. Już zaczął strzelać, jak był poza screenem. Musimy chwilę poczekać. Czekaj, byś zeskoczył. No i brawo. Teraz jeszcze będziemy musieli pić Mauzoleum. Jak to tam się nazywa. Mieliśmy blisko, żeby ten był bardzo dobry, ale zawodniliśmy. I tak to nic nie znaczy. Chodź tędy. Jeszcze może się pojawi na ekspert, może odcinki, ale zobaczymy. I Mauzoleum. No też, w sumie to już jest stare, to Spooky House. Tylko to było w tej nowszej wersji, a my ciągle z Hubertem graliśmy na tej bardzo starej. Była bardzo stara, później była nowa, a to jest DLC. Czyli też w sumie nowa wersja, ale płatna. Co się nazywa DLC? Ale duże jest.
najgorzej, że ja muszę do niego podchodzić z tym mikrofonem. Nie wiem, czy się słychać. Zaraz tam ten. U nas będą. Nie wiadomo, ale może. Victory! No dobra, to gadaj. Mam nadzieję, że tak będzie słychać. Jak będzie słychać Huberta, to bardzo dobrze będzie. A jak będzie coś bardzo ważnego mówił, to będę musiał podchodzić. Bo jak coś mądrego powie, to będę musiał do niego podejść. Super tam. Nie, to sobie weźmiemy. I też właśnie skipowałeś. Właśnie tam pojawił się i zapytał nas, czy chcemy pojechać, czyli popłynąć. Właśnie mamy tutaj kacenkę. The Delicious Last Course. I to jest słońce, coś tak na nas patrzy. Tak, kupimy najpierw bronię. Nie skipuj. Tutaj chodzi i szukają Chalice. Chalice. Jak ona się nazywa, patrzał po niej i się pojawiła. Z ciastkiem. Ma fajne wiadomości. I ma ciastko. I żeby ktoś z nich spróbował. I zadziałało. O, żyje. Jest teraz magmym duchem. I zaraz Charlie powie im, o co chodzi. Te przez lata, a spróbowaliśmy znaleźć sposób, żeby mogła żyć. Teraz chłopcy, muszę wam zaprezentować salsę z Breakera, albo jak się tam nazywa. I ją znów zamienia. Bo ciastko właśnie zmieniało ciało ten strzelić z McBenem i znów jest duchem. Mówi, że to ciastko na chwilę tylko działało. I że będzie niestety. Ale musimy zebrać składnik. Żeby zebrać składnik, to ze Water Dirt. Jak tak nazywa. I musimy właśnie to stworzyć. Ale żeby zdobyć receptury, to trzeba pokonać bossów. Taki haczyk. Właśnie będziemy musieli pokonać bossu, żeby dostać składniki. Będziemy z nim porozmawiać. A tam jakieś nieważne rzeczy gada. Teraz pójdziemy tutaj pozdobywać coiny, żeby coś kupić. I on mówi, że mamy charm ciastko. I że możemy się tam iść dalej. Ja będę chciał. Jak ciastko będziesz miał, to albo ja się stanę, albo ty się staniesz dalej. Teraz nie możesz włączyć. To kupisz sobie charm w sklepie. Patrzmy co, receptura dla Charles. Jestem. Tutaj się paruje tym. No, ej, daj mi. Okej, muszę przejść od początku. Paruje się tym, wiecie jak. Dashem. LT na kontrolerze. I tutaj jest problem. Żeby to przejść, to trzeba zrobić rolla. Żeby zrobić roll, to trzeba na dół i kucnąć. Czyli jakby dasz, tylko że kucasz. I tak to działa. I tutaj mamy to. Chcę to sparować. O. Możemy wyjść. Exit. Jeszcze jest jakiś kat. Nerd. No nie spam! Musimy przeczytać, co mówi. On mówi, że słyszał nas na poprzedniej wyspie, że tam pokonaliśmy diabła i tego King Dice'a. I to tyle. Jeszcze nie! Poczekaj. Jeszcze to jest secret. To jest coin. Jeszcze to jest ukryta ścieżka na dół, ale to tylko jest skrót. A na razie nie korzystam z skrótów.
I to jest super. Tutaj są 3 nowe bronie i 2 nowe czarmy. Już sobie kupiłeś. Kupię crackshota i kupię charge'a. To jest bardzo dobre, to headering, bo to daje na pierwszą, trzecią i szóstą parę HP, to jest bardzo OP. Jeszcze sobie wezmę, nie wiem co. Nie, to sobie wezmę jeszcze. Ale nie, ja nie, ale Huber będzie używał. No bo ty tego nie możesz. No ja będę czalić. Ja zmienię broń. Pierwsze będzie crackshot, a drugie to charge. Są dwa najlepsze bronie w tej grze teraz. Prawda, Hubert? Moja droga, głośniej mów. To jest drabina. By było cię słychać. Pierwszy boss. Glumstone Giants. No way out. W sumie mogłem zrobić na polską wersję, ale tam wszystko, te wszystkie napisy są tak dziwnie zrobione, to się lepiej grać na angielskiej. I mamy pierwszego oboza. Mamy tego gnoma. Z gór. Gnoma. Teraz byś parował, żebyś zdobył ten serca. I jakieś kaczki na nas wysyła. O, mogłem uniknąć. Ja nie walczyłem z każdym bossem jeszcze. No, razem gramy. No. Jest kolejna faza. Wyrwał sobie niechcący brodę. Chciał chyba coś z kamykiem zniszczyć. I teraz to jest Diabeł King, jak widzicie. Ta faza jest trudniejsza dla mnie. Bo ma sami takie rzeczy, co można utknąć. A tam gdzie masz stać, to akurat tam się pojawia gnom. Nie masz gdzie ukryć się. Już zginąłeś. No. No dalej działa, ale ja nie wiem jak to się robi, nigdy nie robiłem. Prawie bym zginął. Ciercia może spróbuję na tą fazę, na kolejną crackshot. A dobra, zginęliśmy. Ale byliśmy blisko. No ja lepiej bym tym ciercem na pierwsze dwa fazy może. No. Uwaga. Z innych moich najtrudniejszych ataków dla mnie te kaczki, bo trzeba jakoś dziwnie kutnąć. Jeszcze niektóre idą na górę akurat, kiedy jest ten atak. O, ale byłem blisko, żebym zginął! Tak, jeszcze Charlie ma 4 życia, byście zauważyli. Co na chwilę zostało. Nie wiem. Ale zrobiłem double para. Nie wiem jakim cudem, bo ja tylko chciałem uniknąć. Jakby to był normalny gnom, to ja już bym nie żył, to był martwy. O, zginąłem. Czyli zrzuciłem AP. Ale szybko. I powinna być końcówka tej fazy. No ja się nie opłacę tego super atem tym używać. O! I... No, tak. I kto nas zjadł, bo się wkurzył? Walczymy z ziołotkiem, która wygląda jak jakaś babcia. To kto przyzna? Jak jakaś babcia. Ty przyznasz, co nie? Jakaś... No. No, bijemy ją. Musimy wygrać! No, na tą fazę bardzo dobry crackshot, bo w ogóle musisz tylko się skupiać na nieotrzymaniu obrażeń i po prostu atakować. Uda
Udało nam się, pokonaliśmy pierwszego bossa, gnoma. Wcześniej chyba, kiedy grałem z Hubertem, to też drugim razem nam się udało, bo też chyba zginęliśmy na drugiej fazie, co nie? Albo trzy razy próbowaliśmy. Coś takiego, co nie, lub dwa razy lub trzy. Żeby przejść. No, chyba trzy, bo dwa razy ginęliśmy. Dobra, zobaczcie ile trwa odcinek. 15 minut. Nie, bo kolejny boss już będzie za dużo na ten odcinek, myślę. No. A już zakończę, bo w tym odcinku, żeby nie było w jednym odcinku za dużo rzeczy, bo tak już bardzo dużo zrobiliśmy. Pa, do następnego odcinka. Adios.